Widzowie, nie przywykliście do oglądania mnie na tym kanale. Ale powiem wam tylko jedno. Włamałem się na konto na YouTube do Sztypsona. I nie oddam mu tego konta. Nie oddam mu po prostu tego konta, jeżeli pod tym filmem nie będzie 5000 łapek. Bo to już jest, moi drodzy, naprawdę skandal. Jeżeli... Widzowie, wiecie jaka jest prawda? Wiecie jaka jest prawda? Ja wam powiem jaka jest prawda. Widzowie, ja się tu włamałem nie dlatego, żeby kurczę jakoś tutaj zamieszać na tym koncie. Co też zrobimy oczywiście, bo tutaj coś pokminimy, tak? Ponieważ tu pójdziemy, ja wam pokażę wszystko dzisiaj, bo zrobimy jakiegoś pranka, tak? Sztypsonowi, tak? Bo znajdujemy się na kanale Sztypson. Ale nie! Ale moi drodzy, nie. W dzisiejszym odcinku też chodzi o to, ja się dlatego tutaj włamałem z tego względu, moi drodzy, że po prostu irytuje mnie kilka spraw, moi drodzy, jakie mają miejsce na obecnym kanale Sztypsona. A mianowicie, moi drodzy, nie zostawiacie u niego subskrypcji, tak? Ja stwierdziłem, okej, mogę tutaj dzisiaj wbić na ten odcinek i powiedzieć, subskrybujcie kanał, bo może ja was bardziej do tego zachęcę, bo chłop się stara, zostawcie mu tą subskrypcję, dobra? Zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ on leci do 200 tysięcy subskrypcji wraz ze mną do końca wakacji, więc jeżeli nie zasubskrybujecie tego kanału, to nie możecie czuć się prawdziwymi widzami. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, moi drodzy, jest taka, że musicie zostawić tą łapkę w górę, bo inaczej ja już tutaj nie wpuszczę Sztypsona, tak? Ja, jak nie będzie tutaj 5000 łap, to ja zmieniam hasło do tego konta na YouTubie i już będziecie oglądać codziennie filmy, jak ja jem Ferrero Rocher z takiego, kurde, boksa. O, proszę bardzo. I tylko to będziecie oglądać. I tylko to będziecie oglądać, więc się lepiej zastanówcie i zostawcie tą łapkę, bo inaczej macie problem duży. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, lecimy z tematem. Pokażę wam, co się dzieje na Palionowie, ponieważ dzisiaj jest taki odcinek włamaniowy, fajny, ale musimy sobie też porozmawiać, tak, prawda, widzowie? W dzisiejszy odcinek, no koniecznie subskrybujcie kanał, lecimy do 200 tysięcy do końca wakacji. Lecimy z tematiksonem. Ogólnie zobaczcie, co ja tu zrobiłem, bo powiedziałem sobie trochę do Sztypsona, bo ogólnie tak, dzisiaj to ja będę tutaj robił to bardziej za takiego, kurczę, dobrego przyjaciela i będę po prostu mu pomagał tutaj, tak, wyżyć na tym Palionowie, więc zrobię mu jakieś małe prezenciki, zrobię mu wszystko tutaj ładnie, pięknie, elegancko, żeby, wiecie, chłopak był zadowolony i w ogóle, zobaczcie sobie to pozbyt, bo zrobię sobie nieco tak, o, widzowie, i po prostu będzie to przyjemny, przyjacielski fajny odcinek, tak. Ja też przypominam, że Sztypson ma swojego Instagrama, tak, więc jeżeli dalej, kurczę, go tam nie obserwujecie, no to jest już naprawdę wstyd, nie, no bo to widzowie, jak można to Sztypsona oglądać bez zostawionej obserwacji na Instagramie, no, to już też swoją drogą, no może ktoś nie ma Instagrama, ale jak ktoś ma, oj, to powinien zaobserwować konto Sztypsona, bo tam naprawdę dużo się, widzowie, dzieje i warto właśnie tam wpadać. Też pamiętajcie, że Tościg ma, kurde, 3 kanały, tak? To już nawet ja tylu kanałów nie mam! Jezu święty, wybuch tam creeper, widzowie, nie, to tak nie może być. Tutaj zielonogórek nas tutaj zawiadomił, że kurde, zaraz zamierza eksplodować, ale nie sądziłem, że on to naprawdę zrobi. Posłyszałem te sytanie, słyszałem, kurde, tego frajera, ale myślałem, że tak nie odważy się, tak, a się odważył i to jest już naprawdę chamskie, bezczelne i aroganckie i niefajne, tak. Ogólnie, widzowie, też jak widzicie, ja sobie już tutaj takiego zrobiłem dość fajnego syciksa. Się spytacie, ty Davig, a skąd ty masz takie i ty? A mordeczko, grałem sobie na lekcjach, tak, więc możecie też napisać, jak tam u was wyglądają lekcje, jak zaczęli się te lekcje, bo u mnie zaczęły się, jak widać, kolorowo, diamentowo, pięknie i fajnie, tak? Dobrze, słuchajcie, lecimy do chatki od Sztypsona, bo ja tam w sumie tak naprawdę jeszcze tak na poważnie nigdy nie byłem. Ja ogólnie wam pokażę, gdzie ja teraz mieszkam, wam pokażę mój magazynek, to jest tam u góry, więc chodźmy tam się kopnijmy, bo domyślam się, że nie każdy to widział, tak? A warto o tym wspomnieć, więc moi drodzy, lecimy tam do góry. Tu się ogólnie na mój domek mega długo się wchodzi, tak? To trzeba przyznać, wchodzi się długo, ale jakie są zachwycające widoki z góry, tak? Tu jeszcze muszę zrobić dach, bo nie ma niestety, ale jakie są widoki, tak, no przecież wszystko widzę w tym Palionowie. A tutaj jest zejście do najlepszego miejsca na Palionowie, chyba póki co, jeżeli chodzi o wizualne kwestie, ponieważ nad tym miejscem siedziałem chyba 5-6 godzin babeczki z Polaka, więc naprawdę warto, moi drodzy. A więc tak, zobaczcie, co się tutaj będzie działo. Ja też, jak widzicie, mam ciastka z waszego poradnika, bo mówiliście, żeby zrobić ciastka, no to zrobiłem te ciastka. No i mamy ciastka. A zobaczcie, co mamy tutaj. Magazyn Dave'a oficjalny. Nie możecie Sztypsonowi ani słówka o tym powiedzieć. Ja wiem, że jesteśmy teraz na jego kanale, ale widzowie, ja wam to pokazuję z tego względu, żeby sprawdzić waszą lojalność, bo Tościk nie zorientuje się, że taki film w ogóle wleciał na jego kanał, tak? On się nie zorientuje, się nie skapnie. Nie będzie nawet myślał, że coś takiego się stało. Widzowie. A tutaj, proszę bardzo, mamy skrzyneczkę, tak? Tutaj na razie jeszcze w tych skrzynkach nie ma, bo ja mam w planach jeszcze, to nie jest dosortowane do końca, tak? To są na razie tylko postawione skrzynki, bo na razie swoje ekwipunki wszystkie trzymam u góry. A dlaczego nie na dole? Ponieważ tutaj jeszcze muszę znaleźć krowy, zrobić farmę krów, żeby porobić ramki ładne i żeby to wszystko było ładnie podpisane i wtedy będę już segregował. Nie będę musiał, wiecie, wyciągać ze skrzyń, segregować, wiecie, o co chodzi, tak? Mamy też lampeczki ładne.
Chyba mi jeszcze zostało jakieś wypipunko, ale nie zostało jednak, okej. No i to tutaj ogólnie to powiększymy, tak, bo to jest takie dość małe, takie to bym powiedział, że to jest dość malutkie, ale widzowie, jest tutaj z tego względu, że po prostu potrzebowałem magazynu i ogólnie stwierdziłem, że w podziemiach ten sezon balionowa będziemy robić i ja będę miał podziemne bazy najlepsze na świecie, takie hangary tu będą, że nie zdajecie sobie sprawy, że naprawdę Polski dzisiaj był bardzo dobrze zainwestowany, jeżeli o to chodzi, warto było pograć. Dobra, ale teraz lecimy na chatę do Tosta, ponieważ tam się też na pewno dużo fajnych rzeczy stało, więc lecimy zobaczyć. Ja ogólnie na jego chacie nie byłem, no już naprawdę spory kawał czasu, więc wiecie co? Trzeba to sprawdzić, pójdziemy to właśnie w tym momencie, no i zobaczymy. Ogólnie też, moi drodzy, przypominam o tym, że jest też takie coś jak Chef Shop, tak? W opisie jest link do Chef Shopu i naprawdę warto tam zakupić koszulki, ponieważ, moi drodzy, no wspierając Chef Shop, ja ogólnie my wiemy teraz, że bardzo mało to promujemy, także praktycznie nie mówimy o tym Chef Shopie teraz, ale to z tego względu, że szykujemy coś o wiele, kurczę, wiecie, takiego, chcemy zrobić takie fajne wzory, ale te wzory, które są teraz, mają swój urok, ponieważ te wzory, które są teraz, widzowie, no to one działają w ten sposób, że już takich wzorów nie będzie już nigdy na Chef Shopie, że one znikną i wtedy będzie wam naprawdę pewnie przykro, że nie zakupiliście właśnie koszulki z takim prostym wzorem, jakie są teraz, ponieważ no widzowie, my te wzory sami robiliśmy z palca, te łapeczki, tak, i łapeczki Szczypsona robiły wzory właśnie na Chef Shopie, ale dobrze, nie ma co tutaj przeciągać, lecimy, widzowie, do po prostu domku od Szczypsona, tak, ponieważ no tam jest kilka rzeczy do obczajenia również, trzeba to właśnie zobaczyć, a jak wiecie, no, Szczypson mieszka właśnie w tym miejscu, tak, tu, bo gdzieś tutaj, jak widzicie, ma dużo bambusków. On już to na swoim kanale, on coś tam nagrywa, jakieś filmy, że, kurczę, jakieś piramidy pokazuje, no nie pooglądacie już piramid, jak nie będzie 5000 łapek, no naprawdę, no to już jest po prostu skandal, że Buson się stara, jest miłym człowiekiem, a wy takie rzeczy, zobaczcie, ja, żeby was zmotywować, wezmę mu te ziemniaki, bo pokażę, jakim jestem dobrym przyjacielem, tak, dobry przyjaciel, zły przyjaciel, by te ziemniaki po prostu zjadł, a ja jako dobry przyjaciel mu zasadzę te ziemniaki, a wezmę sobie i nawet mu połowę z tych ziemniaków oddam, a drugą połowę sobie wezmę, tak? Bo jestem dobrym przyjacielem, tak? Tutaj widać we mnie dobrego kumpla, takiego dobrego ziomeczka, na którego zawsze można liczyć, wiecie, jak coś się stanie, jak dziewczyna z wami zerwie, to można do mnie napisać, ja jestem dobrym kumplem, zawsze pomogę, pójdę do tej dziewczyny, tak? I z nią porozmawiam, tak? To jest właśnie taki typ przyjaźni. Ogólnie Pulsa ma zwierzęta chyba, ej, czekajcie, bo tu nie są nazwane, ale widzę, że ten wygląda na Alfreda, a ten na Tomka. Nie wiem, czy mam rację, możecie napisać w komentarzu, ale tak to wygląda. W skrzyneczkach ktoś ma dużo fajnych przedmiotów, tak? Przykro by było, jakby kilka znikło, nie? No, nie no, oczywiście żartuję, ale oczywiście, widzowie, bez pranka tutaj się nie obejdzie. Nie obejdzie się bez pranka, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ja jestem mistrzem pranków i to jeszcze szczególnie takich na spontanie, jak właśnie ten. O, tu jakiś diamencik. Nie, no dobra, nie będziemy mu zabierać diamentów, bo nie jesteśmy tacy chamscy. Okej, a więc słuchajcie, prank robiony jest w następujący sposób. Robimy guzik. Robimy guzik, ale to właśnie musi być cobblestone'owy guzik, więc tutaj wybacz, ktoś, wiecie, te 7 baraniny odstawię gdzieś tutaj, proszę bardzo. To jest baranina? Tak, baranina. Potrzebuję jeden przepalony cobblestone na guzik. To jest wszystko, what I need in this episode. Okej, mamy to. Dobrze, i teraz to potrzebujemy sobie dać tutaj, potrzebujemy mieć przycisk, okej. I teraz jak wygląda prank? O kurde, czekajcie. Prank wygląda w następujący sposób. Akademia prankowania, czas start. Stawiamy tutaj TNT, stawiamy tutaj TNT, stawiamy tutaj guzik. Tylko my jeszcze nie będziemy mogli wejść, no ale dobra, no ale no, no skoro nie możemy, no to właśnie to zrobimy w ten sposób, tak? I tutaj zrobimy zaraz żelazne drzwi, dlatego Pulson będzie musiał po prostu kliknąć w ten guzik, żeby wejść przez te drzwi, bo to już nie będzie wtedy takie kolorowe, wiecie, no nie będzie przecież niszczył tych drzwi, tak? Okej, więc tutaj sobie jemu te drzwi oczywiście odłożymy, co on miał, ale no tak jak mówię, Akademia Pranków, Dave'a, lecimy z tematem, zaraz jest tu postawione TNT, zasięg wybuchu tego TNT raczej nie obejmie tych skrzynek, tak? Szanujmy się, ale lepiej jest tutaj, kurczę, nie ryzykować, więc zaraz to jakoś tutaj obcy... A bo nie, dobra, ryzykujemy, przecież nic się nie stanie. Potrzebujemy 6 przepalonego żelaza. Ja właśnie myślę, czy Pulson gdzieś tutaj nie ma już przepalonego żelaza, żeby nie czekać, ma tylko 2. Jezus, jaka bieda, to już jestem tak bogatszy od Pulsona, naprawdę, kurde, aż masz kobla, stary. Dobra, bierzemy 3. Mamy 3, okej, to jest dobry start, to jest dobra baza, ale potrzebujemy jeszcze 2. No i będziemy robić, widzowie, drzwi, to już chyba się od razu 4 drzwi zrobią, tak mi się wydaje, czy 3 drzwi się zrobią, więc to jest dużo materiału. Chociaż ja nie wiem, czy nie tylko żelazne się, znaczy wiem, że na pewno jak się z drewna robi, to właśnie się robi 6. Robią się 3 drzwi. Że 6 drewna i 3 drzwi się robią, prawda, tak? No ale tutaj właśnie nie wiem, jak to wygląda, więc będziemy musieli obczaić, okej. Okay. Tam troszeczkę węgla użyczyłem od Bulsona, okej. Okay. Też są 3, dobra, czyli też są 3, czyli super. I dajemy do widzowie tak, robimy tutaj tak, TNT, tu drzwi, tu guzik. Czy to zadziała? To nie zadziała, czekajcie, bo by się... Akademia Pranków mówi, że to nie zadziała. Akademia Pranków mówi, że to nie zadziała. Ten prank by się nie udał. Ale teraz się uda.
Ale teraz się uda, no teraz to się prank uda rewelacyjnie, więc słuchajcie, widzę, no ani słówka nie możecie pisnąć Chipsonowi, no bo wtedy to cały prank straci urok, tak w ogóle skąd mają już te sztandary, kurde, czy oni już napadną w jakichś wieśniaków, co to ma być w ogóle, ja też nie mam żadnych bambusów, więc ja sobie też pozbieram, kurde, u niego bambuski, bo wiecie, ja jestem dobrym przyjacielem, tak, ja ogarniam jego pole, ogarniam tutaj cały temat, więc powinien mi za to też podziękować, tam jakoś możecie napisać w komentarzu, nie, że może będzie czytał komentarze, że ma mi podziękować za to, że ja tak ładnie te pole tutaj ogarnąłem, proszę bardzo, zasiłem nawet więcej, bo no bo kurde, jestem dobrym przyjacielem, tak, bez bambusa nic się innego nie da zrobić, tylko da się go właśnie chyba zasadzić, tutaj mu pięknie zebrałem wszystko, możemy mu zebrać, oj, nie możemy, bo bym się nabrał, a to by już nie było kolorowe, widzowie, no ale słuchajcie, ja myślę, że prank się udał i w tym odcinku, moi drodzy, zobaczycie jutro na odcinku na kanale Szczypsona, czy prank się udał, więc koniecznie subskrybujcie kanał z dzwonem, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, cieszę się, że mogłem wystąpić na tym kanale, bo on jest taki fajny, przyjacielski. Moi drodzy, widzimy się jutro na kolejnym odcinku. Do zobaczenia, elo, pa pa!